116 kilo i silnik chyba drugie 100 kilo waży, że do montażu będę tutaj z silnikiem dla równowagi, żeby to mi w poziomie w maszynę weszło i to tak chyba będzie najlepiej. Na palety chcę sobie postawić, tak żebym z każdej strony miał obejście. No i wiadomo, tak jak to u mnie, stół taki roboczy, przenośny z tego będzie. Trzeba wszystko wypruć stąd. Łożyska muszę spisać, bo tam w DTR-ce no niby są na tych planszach, ale to no nie za bardzo tak te wszystkie druki widać, bo to takie, wiecie, ksero, nie wiadomo który raz to robione, że dobra, jedziemy jakoś tam, albo czekajcie, gdzie indziej kamery.
Popsuł się ściągacz. Ale to chyba stalowe, to ja to obspawam. Chyba większe, duże. No, wszystko wyprute, to tam cały ten korpus tej skrzynki do tego, do mycia oczywiście pójdzie. Łożyska zacząłem wybijać, później muszę pomyć, żeby numery posprawdzać. Tu są dwa. Tu mamy, dobra, to nie tu. I tu mamy te bałki, te są koła dobre. Tutaj wyjechane jest to i to, czyli koła, które już wychodzą tutaj ze skrzynki. To jest góra, tak jakby ją wmontować. Tu jest koło pasowe i do góry jest przenoszony napęd i to jest tutaj stegowane. No te zęby takie podjechane, nie wiem czy będzie widać, bo sobie liczyłem, już dzwoniłem. Są takie koła dostępne. To w ogóle tak było zazębione, nie wiem czy widzicie, o jakieś 2-3 mm może. One tutaj takie pływające są, bo to na klinach są. Ale mówię, podłóg. O, dobra, bo tam mi pospada. Kurczę, dobra, nie spadło, tylko ten. Te dwa koła są już z jednym panem takim. Rozmawiałem z Jarocina, co dziesiątki lat przy tych maszynach robił. Przy okazji jakieś mądre książki, rysunki mi poprzysyła do tego modelu. Nawet nie zdążyłem powiedzieć, które. On mówi na tym kole, bo to hałasuje na dole, całe ten jak hałasuje. Ta skrzynka biegów czy tam przełożeń, to mówi te dwa koła są już do wymiany i to mówi no taka tam sytuacja rzecza. Dobra, bo ja muszę, wiecie co, łożyska tutaj, te tutaj trzy takie same chyba są powyciągać. Aha, tu jeszcze w tym muszę wybić albo na prasie sobie wycisnę i wieje kurde tak, że tylko patrzę kiedy mi tutaj hangar odfrunie. No i co chwilę ulewa. Tutaj z powrotem mam wodę już. Bajoro. Dobra. Tyle chyba w temacie. Także to jutro do mycia pójdzie, a dzisiaj tylko jeszcze chcę te łożyska sobie spisać. Żeby to było na tym. Nawet nie są, wiecie, takie, no ale słuchajcie, tyle mam te rozbebeszone. To już nie ma co tego na starych łożyskach tego skonać. Znaczy, to teoretycznie też bym nie musiał, no bo to było do uszczelnienia tu spod obudowy i tędy się lało przez zimmering albo przez ten tutaj przez tą obsadę zimmeringa czy zimmeringu, ale to jest, no mówię, no wszystko tak już jak robić to robić, a nie, że wiecie, naszą, kto mnie ogląda, ten wie, że u mnie to nie jest tak, że maszynę kapitalkę zrobić to, no nie mówię, że tu kapitalkę, bo to ja się w ogóle nie czuję na siłach, ani finansowo, żeby remont generalny zrobić w takiej frezarce, no i też ona tutaj do użytku będzie hobbystycznego, a nie gdzieś na 2-3 zmiany w zakładzie jakieś próć, żeby to kapitalkę robić.
Chociaż może kiedyś i zrobię. Dobra, to mamy tutaj już tego. Jacek tutaj ładnie środek wymył do suchego. Tutaj płaszczyzny wszystkie oczyścił, że to tylko do montażu będzie. I zobaczcie, to wszystko skrobane były te. Tutaj to może na szlifierce jakieś jechane, czy na innej frezarce. Ale tak to widać, no wszystko. No tu nie będzie widać tak w kamerze, że to wszystko będzie trzeba tego. Bo to mówię, lało się stąd, później gdzieś tu ciekło. Tu jest taka ten. Jakaś, ale to ostra krawędź tutaj, kurczę, bym się ucharatał. Pewnie, żeby to do montażu czy demontażu tutaj, kurde, to wszystko tak na ostro tutaj. Słyszycie? Frezowane. No i później stąd tam po korpusie się rozlewało. Tutaj bajoro było w tej skrzynce z prądem, że mam nadzieję, że to już tutaj olej nie będzie lecieć. No i dobra. I tyle w tym odcinku. Idę, bo i tak o, zaraz kamera zgaśnie. To już nie ma co ten, bo kamerę wczoraj chyba przyniosłem, czy przedwczoraj, a nic tutaj nie nagrywałem, że tutaj w zimnym, a dzisiaj nie palę. Dobra, idę do chałupy. Dobrze, że te koła są tak na tego. Z półki prosto czekać nie trzeba, szukać, tylko mówię, pierwszy telefon. I tutaj mówię, 1.22, 1.21 zębów, to też ten pan, jak z nim rozmawiałem, mi powiedział, że 2 na klin, górne 22, dolne 21 zębów, że praktycznie maszyna cała w głowie siedzi. A dzisiaj to już mówię tak, chyba młodzi to nie wiem, taki nasze młodzi to mówię, o połowę młodsi ode mnie. Czy będą jeszcze tacy kurczy, żeby się za takie rzeczy brali? Nie wiem. Dobra, trzymajcie się, cześć, na razie.